Dzień dobry. Dzisiaj pozdrowień z lasu, ciąg dalszy. I może dwa słowa o fotografii. Że w fotografii bardzo istotnym elementem jest koncentracja. Czyli kiedy mamy już wybrany temat fotograficzny, kiedy mamy określone parametry ekspozycji, kiedy mamy wybrany rodzaj światła, no to cóż, no bo nadchodzi ten najważniejszy moment naciśnięcia spustu migawki. I tu koncentracja odgrywa rolę kluczową. Jeśli jest to fotografia akcji, to wybieramy ten właściwy moment, nawet jeśli jest to fotografia statyczna, fotografia krajobrazu, to wiemy, że ona również potrafi być dynamiczna, ale żeby dostrzec ten decydujący moment, potrzebujemy no jak największej koncentracji, czyli temat pochłania nas w 100% i w tym jedynym, właściwym momencie wyzwalamy spust migawki. Koncentrację można ćwiczyć na wiele sposobów. No, koncentracja na przykład jest no, domeną wielu profesji, wielu zawodów, wielu czynności i koncentrację możemy na przykład ćwiczyć używając karabinka pneumatycznego. Nie jest to Pensylwania, także nie postrzelamy tutaj z broni palnej, ale no, spróbuję teraz skoncentrować się na tyle, żeby trafić w metalową puszkę. No, cel nie jest zbyt nieodległy, ale też wymaga precyzji. No, spróbujmy. Czyli znowu czynności techniczne. Broń w tej chwili jest zabezpieczona. Muszę odbezpieczyć. Zgrywamy przyrządy celownicze. Strzał zaliczony na piątkę. Także śród, pocisk w celu. Myślę, że to samo można by powiedzieć o każdej udanej fotografii. Także zapraszam do ćwiczeń, nawet w ten sposób.